Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim Zagrajmy w Książę Persji Dwa Trony. I mówi Marszal, kontynuujemy. O, ale bym się zwalił. Z tego co pamiętam, ten etap też był dość taki. Nie po stronę, tylko możesz nie widzieć tych stworów, ale wciąż je słyszysz. A. Chociaż tyle ta broń ma wady także, druga. Przez nią nie mogę nikogo wywalić. Wiedziałem, że tu jesteś. Nie mogę nikogo zwalić z balkonu, jak to lubiłem robić. Jest, no. To nawet trochę na ślepo teraz poleciałem, bo ja w ogóle nie widziałem tam lądu. O, tu jesteście. Dobra. Hop. Czemu to jest tak ciemno? Szczęście, że mam ten miecz. Jednak. Bez niego bym już całkowicie w dupie. Czyli ciemno jak w dupie, kapujecie. Książę, czy ciebie już pogięło? Tak, oczywiście. Coś tam się go... No nie, 10 ziaren piasku się go pobiegł. Czemu sobie no, znajdę się inny. Ja tam schodzić nie będę. Przynajmniej. Pod brodą go powinien trzymać? Chyba tak. Ja tam wolę mówić prosto do mikrofonu. Żeby nie było. Tam jest studnia. Łapka. Mogłem się tego spodziewać w sumie. Albo nie. Te 10 ziaren zbiorę. Były chyba tam gdzieś. Można tam skoczyć? No można. Nie, okazuje się, że się pomyliłem. Dobra. Zapomnijmy o tych piaskach. Znajdą się inne. A właśnie, powinien zobaczyć ile... Po tym odcinku zobaczę ile mi brakuje jeszcze, żebym wszystko odblokował. Żeby nie... O, widzicie, tam są. Dobra, spróbuję tam skoczyć. Jednak jestem głupi. Nie. No trudno. Musimy o nich niestety zapomnieć, bo ja kompletnie nie wiem jak je zebrać. No, no to, ale co prawda. No, ale no. O nie, w drugiej takiej skrzyneczki nie odpuszczę. Zdawało mi się, że tam widziałem. Tam nie mogę. Nie, no mogę. Tu już nie mogę, tu jest zdrapanie. Czyli muszę iść naokoło. Dobra, warto wiedzieć. O nie! A, wskoczę tam. Ginie. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. Dobra, jak mam się dostać tam do was? Dobra, trudno. Straciłem te 10 piasków i co? Nic na to nie poradzę. Nie wróciłem się przypadkiem na miejsce? Mam kontynuować od tego miejsca, kiedy wrócisz? Czemu tu jest dwa razy studnia w środku? Dobra, nieważne. O, chyba wiem co się święci. Dobrze, jednak nie wiem co się święci. Myślałem, że wpadłem na źródełko, ale... Okazuje się, że nie. Chociaż kto wie. Nie no, na pewno się... Na pewno się natknąłem, bo... Ponieważ kto... W tej grze raczej nie ma takich sytuacji, że... Że jest... studzienka przedłużenia życia obok normalnej... Niedaleko normalnej studzienki. Chociaż zdarza... Dobra.
Przestańcie mi w ogóle słuchać teraz o plotach jakieś głupoty, no zapomnijcie o tym. Już na dwa studzienki niedaleko zajewu się natknąłem. Chociaż można wrócić tam, to mi daje do myślenia, że chyba trafiłem jednak na źródełko. Dobra. Głupota. Znowu się nie popisałem. Dobra, dosięgnę tej odrążka. Dosięgnę. Czekajcie. Jest druga tam droga? A no, wydaje mi się. A, zapomnijmy o tym. I tak już zebrałem więcej przedłużeń paska życia niż ostatnio, a tutaj nie jest obowiązkowe zebranie wszystkich. A, tu jest. Eł? Po co jest to? Nieważne. Dobra, wychodzę chyba na świat. Tak, skąd? Dobra, jedna więc oczy księcia wreszcie zobaczyły prawdziwą naturę jego drugiej połowy. Czy mam kontynuować historię od tego miejsca, jeśli nie? A nie, labirynt. Czas? Ten okrutny i charyzmatyczny głos, który kiedyś szeptał mu do ucha, delikatnie zachęcał naszego zmęczonego bohatera do złego, ale teraz głos ucichł. Umysł księcia znowu należał do niego. A w sumie cieszę się, że już te okutasy nie mam, bo czasami mnie do szału doprowadzą. Ale nieważne. Jak wiecie, książę jest wolnym. Jest wolnym człowiekiem. No nie! Więcej pułapek. Dobra. Muszę myśleć, co jest, żeby... Muszę nie pod... Muszę skoczyć w taki sposób, żeby książę... Muszę skoczyć tak, żeby książę... Jakby to mam powiedzieć... Chwycił się krawędzi, a nie skoczył na... Prowadź je do światła! Uderzaj, gdy są ślepe! I zdychę. Ej, no one na hita padają. Po co ja się z tym sztyletem z nim pieprzę? Patrzcie. Na hita po idzie. Dobra. A spróbuję zejść niżej, czy jest to... Nie, nie można niżej. Warto wiedzieć. Co jest tam? A nie, stamtąd wróciliśmy, jak ja jestem jednak głupi. Przecież ojciec nie lubi, kiedy tak mówię. Marszolu, ty wcale nie jesteś głupi. Dobra. To nie ma sensu. Mogę cofnąć czas w sumie i się pojawić z powrotem tam na górze, a nie jak... Nieważne. O, ścian! Nie, nie mogę po ścianie, bo tu jest takie coś. Dobra, tak
I tak, no ale no jednak mogę na to wpaść. No dlaczego na to nie wpadłem? Mój błąd. A, tu jest. Gzyms. A nie, Gzymsus. Prowadź je do światła! Uderzaj, gdy są ślepe! Da, trochę piasku. Co robię? Gin, gin. Ej, zaraz, czy oni zwracają piasku? Oszustwo! Żal. Dobra, nieważne. Będę musiał się wrócić tam, ominąłem piaski. Masę piasków ominąłem. A więc oczy księcia wreszcie zobaczyły prawdziwą naturę jego drugiej połowy. Ten okrutny i charyzmatyczny głos, który kiedyś szeptał mu do ucha, delikatnie zachęcał naszego zmęczonego bohatera do złego, ale teraz głos ucichł. Umysł księcia znowu należał do niego. Nam potwory, nie walczy z nimi, bo piasku nie zwracają. I hopla, jak po piwerku skaczemy. To jest z rodziny Crazoli, jakby co. Może ktoś zna kartonów. No nie. Znowu będę musiał użyć piasku do tego celu. Kurwa. Of course. Dobra, teraz skupienie. No nie. Nie cier... Zazwyczaj z tymi stworami walczyłem jak byłem mrocznym księciem. I one też nie zwracają piasku. Za lipa. Może po prostu są niektórzy zbugowani, że nie oddają. Jest z całej siły. No, ja chciałem z całej siły robić koleś. Dobra, co ja takiego zrobiłem? Gdzie ty leziesz? Tędy leź. No, na hita poszli jak grzeczne potworki. Niedługo zbliżamy się do końca serii. Zagrajmy w Książę Persji, bo już jedna z... Pamiętajcie, jeżeli... Jeżeli ten, jakaś fajna rzecz skończyła się z jakiejkolwiek krzyż... Te stwory wydają się żywić piaskami. Zabij je, zanim zabiorą ci ich więcej. Co ja chciałem powiedzieć? Kurde. A, tak. Już wiem. Czekajcie, bo ja skupiłem się na walce. Tak nie... Trudniej robić tak dwie rzeczy naraz czasami. No ale nic, mówiłem o tym, że jeżeli jakaś atrakcyjna rzecz w jakiejkolwiek grze kończy się, to znaczy, że ona powoli dobiega końca. No w tym wypadku, no to straciliśmy możliwość zamieniania się w mrocznego księcia. Więc ten, pewnie niedługo się skończy ta gra. Nie wiem tak za bardzo. Lepiej się tu obrócić.
rozbujać się i hopla. Po kolei. A ciebie już sobie daruję. No nie, no jest deszcz, to słońce też jest, no. Dobra. Rozumiem, że tak się nie da. To jest słup jest, a ja myślę, że to jest pirana. Czy mi się zdaje, czy tam jest wszystko na hita, bierze. Wiecie jak ślicznie? A, rozumiem! Przeciwnik zabity tą bronią. Bronią. Wiecie, tą drugą nie oddaje piasku. Więc muszę najpierw tyle. Ale głupek jestem. Oddasz piasek, czy nie? A, oddasz. No, grzeczny chłopiec. Jeju. Czekajcie chwilę, zamknę okno. No, nareszcie darkness. Dobrze. Po raz kolejny okazuję pomocą. Mam tam wyjść? Nie sądzę. A, już tu widzę. No serio, no. Co on? A, widzę Gzyms. No. No czasami są ukryte w tak oczywistych miejscach, ale to i tak nie pomaga. I tak bardzo często ma się problem. No ja przynajmniej mam problem. O, tu mogę. Nie mogę? Chwileczkę, warto sprawdzać tak, że w takim czymś, czy na dole, czy na dole czegoś nie ma, albo na górze, w zależności od tego, w jaką stronę idziemy. No, w tym wypadku to było w dół, nic tam nie ma, więc możemy spokojnie iść. Nie miejcie do mnie pretensji, że tak wszystko sprawdzam. Ale te przedłużenia pasków mogą być ukryte w bardzo różnorodnych miejscach. Lol, przeturlałem się. Kurwa. Spadaj stąd. Pij tą wodę. No ja okazuję, że ja potrzebuję stałego źródła. Dobra, przeskoczę sobie. O, jest następna studzienka. I godzina 16:32. A, to jeszcze o jeden. O, jeszcze jedną studzienki zahaczę. A, zobaczymy. No nie. Tylko nie wy. A was jeszcze. No nie, mój kot głupi. Łatka, spadaj no. Łatka to mój kot, jakby co. Ech, chciałbym ci tak mógł rzucić bronią. No nie, tylko was tu jeszcze brakuje.
Abbas! Dobra, rozumiem, że z kontry nie chcę zginąć. Spełnię twoją prośbę. Nie żyjesz. Ty też nie żyjesz. Dobrze. No, więcej was tu matka nie miała. No. Nie. Dead. Kontra wykonana bronią drugą, czyli lewą. Na hita zdejmuje. Przynajmniej tak z tą jest bronią. A nie, jeśli chodzi o kontrę, no to tak jest chyba w przypadku wszystkich broni drugich. Dobra. Teraz tam. A. Już wiem, co źle zrobiłem. Nie ma się co przejmować. Nawet ja popełniam błędy. Stop. Chyba coś przełoczyłem. Dobra, już ty się tam zgiń, przepadnij. Chyba mamy już następne przedłużenie paska, ale teraz zdobycie przedłużenia paska będzie się naprawdę ostro równało z cudem. Ale w końcu udaje mi się dokonać tego cudu, więc nie ma się co przejmować. No kurwa. Jak to... No i... Żeby ona oddała piasek, chyba trzeba chociaż raz hitnąć mieczem. Znaczy się sztyletem. Nie? A oni chyba zawsze oddają piasek. Tak was będę załatwił. No. Podejdźcie tu któryś. Gin. Jak łatwo idzie. Książę, zbierz ten piasek lepiej. A czym by to powiedzieć? To chyba przedłużenie paska będzie przedostatnie. Czemu nie ostatnie? Bo ostatnie dobrze pamiętam. Dobra, masz kontry i gi. Już? A może tam jest przedłużenie? No nie ważne. Wiem chyba jak już do niego dojść nawet. Trzeba i... Albo to nie jest przedłużenie. Mogłem się mylić tak. I to jest nasza droga. Tylko, że stamtąd wybiegały te downy. Zaraz sprawdzimy tą arenę.
niestety nic tu nie ma. No to pięknie. Nie znaleźliśmy następnego przedłużenia. I obawiam się, że ten ostatnie jest wiem gdzie i jest ono cholernie trudne. Niemal. Ja wiem o czym mówię, bo ja ostatnim byłem. I łatwiutkie nie było. W tą chyba żadne przedłużenie nie było łatwiutkie. O no. Nie zbiorę tam tych piasków, trudno. Dobra, jest już ten zapis i to będzie na dzisiaj koniec. Czy następnym razem mam rozpocząć opowieść od tego miejsca? No to na razie. Dobra. Okazuje się, że jeszcze mam trochę czasu, bo mam 25 minut, a ja chciałbym już pół godziny. No to gramy dalej. No nie. A nie, to się nie wysuwa. W porządku. Dobra, wysunęło się szybciutko. No. No ale nieważne. Zobacz, obejrzałem galerię. I okazało się, że wszystko jest odblokowane i już więcej piasków nie potrzebuję, więc będę na nie lał ciepłym moczem. Zaraz. Już? Mam kontynuować od tego miejsca, kiedy wrócisz? No, przecież... Nieważne. Co mi tam? Oj, to miejsce kojarzy mi się z przedłużeniem paska, no. Na pewno jest tutaj. To jest jakaś budowa chyba. Mam nadzieję, że nie pominę tego psa. Dobra, tam nie ma co iść. Bardzo fajna muza leci teraz. Siebie i tak już nie mogę zwalić, no to cię pokonał ręcznie. Czy ja słyszę napinający się łuk? Ma jeszcze około 10 minut nagrywania. O, ale coś nowi. Nie, to nie ma już znaczenia i tak ten miecz bierze chyba wszystko na hita. Dobra, straciliśmy mrocznego księcia. Co z tego, jeżeli dostaliśmy na stałe potężną broń? A mroczny książę był tylko od czasu do czasu. Książę. Czasami mnie rozwalasz. Ja już się piaskami nie będę przejmował. Nie będę już wszystkiego rozwalał. Bo to i nie ma sensu, bo i tak już wszystko jest. No jeszcze ewentualnie chyba do filmów będzie potrzeba więcej, ale co z tego? Jeżeli macie taki system, że jeżeli chcecie zobaczyć jakiś film, no to ten. Po prostu sobie przewincie do danego odcinka i sprawa załatwiona. No co ja mam tu teraz kurwa zrobić? To? Na to wygląda. A! Już wiem, ten kamulec trzeba gdzieś podstawić. Już nawet wiem gdzie. Tak, jakże inaczej by. O, i przedłużenie paska chyba będzie tam. Ale jestem 100% pewien, że będzie gdzieś tutaj. Oj, to trudny moment, bo trzeba dobrze wycelować. No akurat mi się za pierwszym razem udało. Ale nie, żebym był jakimś mistrzem, po prostu miałem szczęście.
Teraz niżej schodzimy. Dobra, teraz bawimy się trochę w Tarzana. No kurde. W poprzednich częściach było lepiej, bo żeby obrócić się na kiju, wystarczyło tylko ten. Tego. Nie ma go tu? A, widocznie jest gdzie indziej, nie ma się co przejmować. Skacz, książę. No ale jeśli go nie przegapię. Będę zły, jeśli go przegapię. Dobra, jeszcze raz tutaj się porządnie rozejrzę. Tamtego nie ma. Dobra, i najwyżej się wrócę, się okaże. A, po co to robię? Wtedy jeszcze dochodziłem takiego też nielubionego przeze mnie za bardzo etapu, który nazywam zbugowana wręcz ten, jak to się nazywało? A, tu też to. Co? Okiennic. Tak, nie no. A, zbugowana okiennica, o tym mówiłem. Mianowicie chodzi o to, że ten. Wydaje mi się, że ta tablica zbugowana, o trzeba kombinować tam. Często. Dobra. Teraz gdzieś tu powinno być, no, być przedłużenie życia. Tak, to tu. To w tym odcinku jeszcze tylko wypiję tą wodę. Czy następnym razem pofukam przedłużenia życia i wrócę się tutaj, żeby zrobić nadpis. Książę, co ty zrobiłeś? O! To gdzieś w tym miejscu. Jestem 100% pewien. Tylko niestety muszę dojść do już... do następnej... następnej studzienki, bo to... bo droga od tamtej mi się zamknęła. Dotrę tam? Nie dotrę. Warto wiedzieć. Ty książę, ty durniu! Aj, wiem już gdzie będzie, na szczycie tej budowli. Tak sądzę. Ale jestem... naprawdę, wierzcie mi, tym razem się nie mylę. Na pewno tu. Ta potrzebuje 3 ziarenek. O, tu je znajdę. Znowu mi się wydaje, że słyszę napinające się łuka. Wy słyszycie? Kurwa, nie cierpię kiedy to robi, czyli traci równowagę. No i po co to było? Tam czeka mnie batalia.
A wszyscy poszli na hita. No nie czekam już żadna batalia. O, nie chciałem cię. A, mam już wszystkie. To w porządku. Wiecie co? Coś czuję, że o czymś zapomniałem. Idę przeczuć. Czy to... Co mnie walisz? Tam jest chyba przedłużenie życia, w tamtym pomieszczeniu. Dalej nikogo tu nie ma. Sprawdzę najpierw, czy tamtego nie ma. Dobra, nie baw. Zrobiłem to celowo, bo chyba coś pominąłem. Teraz za cholerę nie dowiem się co. O kurwa, już 17.30. 03 znaczy, a. A, wyrabię się jeszcze. Gdzie są te panienki? Nieważne. Kto by tam wiedział? Na szybciora. Nie no, kamień. Kamień. Aaaa, teraz już. Teraz sobie przypomniałem, kurwa. Muszę... Czekajcie. Czekajcie, pogubiłem się. Muszę ten kamień, ten blok, znaczy się co tam był, przenieść go z platformy na platformę. Jakież to oryginalne. Ktoś się wałęsa za mną, widziałem go. Nie chowaj się. A zresztą chuj was widział. A, one się pewnie pojawiają, jak ten blok dotyka. Dobra, bro. No, kurwa. Książę. No książę, łap to! Do cholery! Teraz trzeba to... W ogóle to autorzy gry nie chcieli nam ułatwić. A teraz Red chyba w lepszy sposób. No, tylko niech się odwróci on. A, zbugował się. Dobra. Mój lepszy sposób wcale nie okazał się lepszy. A tak? Nie waw. Obróć się, jakiś turniu. Teraz cię załatwię. Teraz ciebie. Ciebie nie zbieram, bo mi nie jesteś potrzebny. Zobaczmy, tutaj bloku nie mogę użyć, no to...
Dobra, nie baw. Chwileczko, coś mi świta. A, ty się tu pojawiłeś. No to już się nie pojawiasz. Kurwa, no. Co za zbugowana gra. Nie dasz się tam? No, co jest? Zablokował się czy co? Dobra, teraz ostrożnie, żeby nie popełnić jakiejś gafy. Muszę dostać się tam. O, w tamten, tą przestrzeń. Czy to nie jest tak czasami, że... No i ten odcinek będzie miał z godzinę. No ale trudno co poradzić. Dobra, i co teraz? A, już wiem. Tam nic nie ma, nie ma. Dobrze, dobrze. Trzeba iść nie tędy. Właśnie tu. Coś mi kojarzy się, że to tutaj, ale nie widzę. Pieczkę, że trzeba się zwalić. A, tam. To już widzę. No to panowie, będzie mieli już chyba 100% ukończoną grę. Tu będzie ostatni już nasze przedłużenie. No. Mam nadzieję, że starczy mi czasu, żeby to nakręcić, bo te przedłużenie będzie najtrudniejszym naszym, bo tam są takie pułapki, że bez piasku nie ma co tam się ruszać. A jaki ja mam stąd piasek? No, pełny, full zbiornik. Się tak wyrażę. No, pi, ksiądz na zdrowie. Patrzcie, jakie tu będą diabelskie niemal pułapki. Widzicie? Najlepiej zwolnić czas. W odpowiednim momencie. Najlepiej w taki. Dobra, zły moment. Fuck this system. Dobra, teraz bez nerwów. Powoli. Spokojnie. Kurna. Nie mam już piasków, ale sobie poradzimy. Jak sądzę. Dobra, następny odcinek to zrobię, bo już jestem zmęczony. Na razie.